A dziś w naszym studiu bardzo wyjątkowi goście, Mikołaj i Mikołajowa, już mogę to zdradzić, pani Lucja Pisarska-Łapno i pan Marek Łapno ze Stowarzyszenia Opolska Pozytywka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczęłam właśnie od takiego nietypowego państwa przedstawienia, bo tak naprawdę jutro się państwo pojawią w państwa kreacjach, będzie państwa można już rozpoznać. Kolejny Marsz Mikołajów przed nami, to już 9. edycja. Dokładnie, 9. Od 9 lat, z małą przerwą oczywiście, bo czas pandemii spowodował, że zaburzył się ten harmonogram, ale po raz 9 już staramy się zaistnieć podczas Bożonarodzeniowego Jarmarku w Opolu. No i myślę, że z takim chyba pozytywnym, jakimś pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców i z akceptacją tejże imprezy. Czyli możemy się spodziewać, że jutro znów w centrum miasta będzie barwnie, kolorowo i głośno. Mamy tą nadzieję. Zresztą Marsz Mikołajów stał się, jak wiele już osób w Opolu mówi, tradycją Opola i nas to bardzo cieszy, bo mieszkańcy ciepło przyjęli tą inicjatywę, bo ona ma wiele aspektów. Kolorowo, mamy nadzieję, że będzie kolorowo. Zawsze prosimy mieszkańców, żeby zabrali ze sobą światełka, jakieś rzeczy migające, kolorowo się ubrali, włożyli czy czapeczki Mikołaja, żeby ten nasz korowód, ten nasz marsz był marszem radości i bycia razem ze sobą. I w związku z tym, że ma być kolorowo, to państwo po raz kolejny organizują także konkurs na strój. Tak, tym razem będzie to jeden konkurs, tak jak pani wspomniała, na strój świąteczno-bajkowy. Co komu do głowy przyjdzie, może wdziać coś kolorowego, coś bajecznego, coś wymyślonego przez siebie albo wypożyczonego z racji tego, że to konkurs, więc i będą nagrody. Nagrody będą 3, za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Nagrody będą przyznawane przez jury. Ponadto, jeśli ktoś nie ma tej odwagi, nie ma pomysłu i po prostu nie chce nawet brać udziału w konkursie, może się przebrać chociażby w taką czapeczkę jak ja mam, może sobie założyć uszy renifera, przynieść cokolwiek ze sobą kolorowego, bo zależy nam, żeby to w tej bieli świątecznej, zimowej, przy tej pięknej aurze, która naprawdę w tym roku wydaje mi się nam dopisuje, żeby to znalazło takie odbicie na tej bieli i maszerujemy, bawimy się, no i też pomagamy przez to. I będzie można też potańczyć. Tak, mamy w Marszu Mikołajów stały punkt do znanej piosenki Jingle Bells, taniec Mikołajów. Oczywiście ten taniec pierw trzeba się nauczyć. Na naszej stronie na YouTubie jest nagrany film instruktażowy i osoby, które przeszły ten kurs, no, mogą z nami zatańczyć. Ale powiem tak, mamy grupę taneczną ze szkoły 21, panie przygotowują dzieci do tańczenia. Mamy nasze dzieci, ponieważ z żoną prowadzimy placówkę wsparcia dziennego Pozytywkę i tam nasze dzieci też, które chodzą na tą świetlicę, uczą się. I w połączeniu tych dwóch grup myślę, że ile powinno być? Około 30-35 osób. Też warunki są takie, że dużo dzieci niestety nam się rozchorowało, więc, ale na dziś zgłoszenie było około 35 osób. Więc... I myślę, że ten taniec Mikołajów będzie fajny jak co roku, a z małą nadzieją myślimy już o przyszłym roku, o czymś, o czym może będziemy rozmawiać za parę miesięcy. Czyli już jesteśmy pewni, że jubileuszowa 10. edycja marszu także się odbędzie. Tak. My tak. Mikołaj, Mikołajowa są my pewni. My jesteśmy gotowi. My już teraz oczywiście jest ważny termin. Jutro jest bardzo ważny termin. Ale już gdzieś z tyłu głowy jesteśmy w przyszłym roku. No i bardzo liczymy na mieszkańców Opola, ale będziemy o tym mówić, myślę, że w przyszłości, nie wszystko naraz. Nie będziemy zdradzać wszystkich niespodzianek, ale właśnie skupmy się na tej jutrzejszej już edycji. Marsz Mikołajów to oczywiście inicjatywa charytatywna. W tym roku pomagamy domowemu hospicjum dla dzieci w Opolu. No właśnie, w jaki sposób w tę pomoc się włączyć? Jako stowarzyszenie zgłosiliśmy zbiórkę
więc można nas odszukać na zbiórki.gov.pl. Jest to zbiórka numerze 2023/5057/OR. To gdyby ktoś chciał sobie zerknąć, doczytać szczegółów. No i w tym roku zgłosiliśmy tą zbiórkę, która i ona potrwa do 30 czerwca. Po drodze planujemy też włączyć głównie placówki oświatowe, może są jakieś inne instytucje, czy przedsiębiorstwa, firmy, ktokolwiek, kto chciałby się włączyć, bo jest to zbiórka do puszek, w takiej formie tylko może być tutaj prowadzona. Zbiórka nasza jest zgłoszona po to, ponieważ chcieliśmy wyposażyć domowe hospicjum dla dzieci w koncentrator tlenu. Jest to dość poważne urządzenie, które no, kosztuje ponad 13 tysięcy. Może dzięki hojności wszystkich, którzy będą brali udział podczas marszu czy podczas kolejnych gdzieś naszych spotkań, zbierzemy tę kwotę. Jeśli ktoś chciałby jakoś wesprzeć tę zbiórkę, no to zapraszamy jutro, bo to mówię, zbiórka do puszek. Będą puszki, które będą jakby rozdysponowane po całym jarmarku. Wśród zebranych gości będą wolontariusze charakterystyczni. Nie powiem, na czym ta charakterystyka wolontariuszy będzie polegała. Zapraszam, przekonajcie się Państwo sami. I oni będą z drobnym poczęstunkiem, takim wyrazem, symbolicznym wyrazem wdzięczności od Mikołaja i Mikołajowej, będą jakby dziękować za wrzucone grosze. Każdy grosz tutaj jest ważny. Dodatkowo, jeszcze powiem, takim elementem, który wesprze tą zbiórkę, będą aukcje. Aukcje darów, które przekazali nam sponsorzy. I te aukcje będą prowadzone właśnie podczas Marszu Mikołajów. W ten sposób też środki pozyskane z tych aukcji zasilą właśnie tą zbiórkę. A co będzie można wylicytować na przykład? No nie chcę wszystkiego zdradzać, ale to na pewno będzie rękodzieło. Może tak powiem. Parę fajnych rzeczy widzieliśmy na zdjęciach. To zostanie dzisiaj nam dostarczone, więc jesteśmy mile zaskoczeni, jakie rzeczy dostaliśmy. Natomiast chciałem taką myśl zostawić. Możemy się bawić, możemy różne imprezy organizować, bo są organizowane, przepiękne. Natomiast musimy zawsze pamiętać o innych. Pomaganie jest fajne i jakimi ludźmi byśmy byli, gdybyśmy nie pomagali drugiemu. My walczymy z żoną z takim elementem pewnego egoizmu wśród ludzi, który się zaczyna rodzić. Musimy postawić temu tamę. Musimy pomagać. Chcemy pomagać. Właściwie powinienem bardziej to słowo mówić, bo słowo musisz jest trochę jednak niefajne, ale zacznijmy mówić, ja chcę pomóc. Ja chcę się rozglądnąć dookoła, czy ktoś za ścianą nie jest samotny. Idą święta. Ile ludzi starszych będzie w tej samotności? Może czas zapukać i zapytać się, co pomóc. Chciejmy pomagać. I wiele osób na portalach społecznościowych pisze piękne teksty, publikuje, że trzeba, że należy. Ale pisanie jest fajne, okej, fajne. No to od mówienia, pisania przejdźmy do czynu. Nam się te pisania spodobały z żoną, więc my robimy rzeczy, pomagamy. Więc zapraszamy wszystkich, napiszcie, a potem przyjdźcie i pomagajcie. Jeśli mogę, to dodam, że chcemy pokazać, że pomaganie jest fajne i że można się przy tym też bawić. To, że każdy z nas ma problemy, mniejsze i większe, ale też nie zapominajmy, żeby czerpać też trochę radości z życia. Dlatego ten marsz ma taki charakter, że też się bawimy. Idziemy w rytmie muzyki. Muzyki, która będzie wybrzmiewała z bębnów zespołu Batala. Będzie z nami Manticora, będą umilać nam ten czas, abyśmy chociaż na chwilę zapominali o swoich smutkach, o swoich problemach. Ale my też będziemy w międzyczasie przypominać, że te problemy, pomimo tego, że się bawimy, zawsze są. Gdzieś tam w tyle głowy naszej. I stąd ta akcja. Ona się na przemian jest z dobrą zabawą, z uśmiechem, który może być też powiązany z tym, żeby przekazać ludziom, że obok nas są tacy, którzy mają
trochę inaczej w życiu niż my. Hasło tegorocznej edycji to nakręć się pozytywnie i otwórz swoje serce. Czyli właściwie przed chwilą Państwo wytłumaczyli, na czym to otwieranie serca ma polegać. Właśnie, czy Opolan trzeba w jakiś sposób szczególny mobilizować i wolontariuszy do tego, żeby się włączali? Czy rzeczywiście już mieszkańcy zapamiętali sobie, że zawsze na początku grudnia jest marsz, przychodzimy, stroimy się mniej lub bardziej, no i otwieramy się na drugiego człowieka, włączamy się w pomoc? Jeżeli mogę, odwiedzam szkoły, przedszkola, które mnie już znają z różnych moich działań i naszych. I jak teraz w listopadzie wchodzę do szkoły, do przedszkola, to właściwie nie ma osoby, która w sekretariacie, czy dyrekcja, czy nauczyciele: a, Marsz Mikołajów się zbliża, ja przyjdę, ja biorę wnuki, ja biorę znajomych, będziemy. No ja nie mogę, ponieważ coś, ale wspieram, inaczej pomogę. Powiem, że ja jestem przeszczęśliwy, że kilka lat tej mrówczej pracy spowodowało, że nasz pomysł przyjął się, stał się tą tradycją i 15, może 20 kiedyś Marsz Mikołajów, to będzie naprawdę piękna nasza opolska impreza, która będzie jeszcze więcej ludzi jednoczyć. A jeżeli chodzi o wolontariat, to prawda, no różnie bywa z tym wolontariatem i tutaj chciałbym zaapelować do, szczególnie do młodych ludzi, którzy wchodzą w to życie, do nastolatków, do młodych ludzi 20-kilkuletnich, którzy są niesamowicie zaganiani w swoich sprawach. Troszeczkę proszę Was, otwórzcie się i pomagajcie tym, którzy pomagają. My bardzo prosimy o wsparcie takie ludzkie, bo można przelać 50-100 zł, zrobić to w dwie minuty, minutę z konta, żeby wspomóc nas w organizowaniu, w pokryciu niektórych kosztów. Bardzo fajnie, ale daj swój czas, to jest najpiękniejsze. Daj ten jeden dzień, daj ten tydzień, ileś godzin swojego życia. Te godziny już się nie wrócą, ale to będą piękne godziny, bo moja babcia o wielu rzeczach mi mówiła i ja powiem tylko o jednej. Powiedziała mi kiedyś tak: jak będziesz kiedyś starym człowiekiem, już będziesz czuł, że nadchodzi ten koniec, bo niektórzy to czują, żebyś mógł powiedzieć: fajne miałeś życie. No. I tego się trzymamy, tej myśli się trzymamy. Jutro kolejna 9. edycja Marszu Mikołajów. Gdzie miejsce zbiórki i jak będzie przebiegała trasa? Więc spotykamy się przy Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32, przy kawiarni OPO. Zbiórkę już planujemy na 15.45, ponieważ ruszamy z naszą kolorową, barwną, muzyczną paradą o 16.00, ale wiadomo, trzeba tą paradę uformować, więc o 15.45 będziemy ją formować. Zapraszamy wszystkich Opolan, wszystkich gości z Opolszczyzny i z zagranicy. Każdy, kto przyjeżdża w tym dniu do Opola, to właśnie, żeby zaszczycił nas swoją obecnością już na ulicy Krakowskiej. I tak jak wspomniałam, o 16.00 ruszamy, maszerujemy w kierunku ratusza ulicą Krakowską. Cały czas towarzyszy nam muzyka zespołu Batala, Manticora tańcząca. My maszerujemy razem z wszystkimi, którzy przybędą w barwnych, kolorowych strojach. Też będą nam towarzyszyć właśnie te tańczące dzieci. I będziemy maszerować w kierunku, jak wspomniałam, ku ratuszowi. Tam na scenie zbierzemy się tam po prostu, żeby odbyła się taka część artystyczna nasza. Będą tam właśnie występy solistki, będą konkursy. Też mały koncercik zespołu Batala już dla tych, którzy być może się spóźnili, być może gdzieś przegapili rozpoczęcie, więc ci, którzy zbiorą się pod ratuszem, też akurat nic im nie ubędzie z tej imprezy. No i oczywiście cały przemarsz, całą trasę przemarszu będą wśród nas ci wolontariusze z puszkami oznakowanymi. Też można sobie zweryfikować, tak jak wspomniałam, tą zbiórkę, zrzucić grosz do tej puszki. Pod ratuszem będzie to samo. Będziemy się starali, aby ta muzyka
muzyczna część naszego marszu też wybrzmiała na rynku dość intensywnie. I no myślę, że ta imprezka potrwa parę godzin, więc proszę się ubrać cieplutko, ciepłe rękawiczki, ciepłe buty, gorące serca. Jak będziemy mieli gorące serce, to i ta impreza naprawdę może potrwać i po prostu no, ten duch imprezy muzyczno-charytatywnej będzie, myślę, że wybrzmi te kilka godzin w doborowym towarzystwie wszystkich mieszkańców Opolszczyzny. A ja chciałem jeszcze dodać, że po zakończeniu Marszu Mikołajów Pani Mikołajowa i Mikołaj na rzeźbionym tronie będziemy zapraszać wszystkich, którzy chcą zrobić sobie z nami zdjęcie. Zazwyczaj to gdzieś godzinę? Godzinę, półtorej. Półtorej siedzieliśmy. To już nam jest później troszkę zimno. Bardzo długi wężyk ludzi, wielka kolejka, jak za starych, dobrych czasów. Więc, a my się oczywiście z tego bardzo cieszymy. Więc zapraszamy też, żeby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Czy będzie to szczególna taka okazja? Kto był grzeczny, to może się ustawić w kolejce i zrobić sobie z Państwem zdjęcie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. A moimi Państwa gośćmi byli pani Łucja Pisarska-Łabno i pan Marek Łabno, organizatorzy Marszu Mikołajów ze Stowarzyszenia Opolska Pozytywka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.